Telewizja Suwałki należy do grupy kilkudziesięciu polskich nadawców telewizyjnych programów lokalnych działających na niewielkich obszarach. Pandemia i jej katastrofalne skutki gospodarcze spowodowały, że z dnia na dzień lokalne telewizje straciły zlecenia, które były jedynym źródłem pozyskiwania środków na produkcję i emisję programów. Lokalni nadawcy wystosowali do rządu RP oraz do samorządów apel o wsparcie miejskich telewizji, brak przychodów nie pozwala na utrzymanie pracowników, pokrywanie bieżących rachunków. Lokalni nadawcy od czasu ogłoszenia pierwszych rygorów wynikających ze stanu epidemii na bieżąco informują wszystkimi dostępnymi kanałami o zmianach w organizacji życia, działania instytucji, samorządów, o zmianach obowiązującego prawa. Edukujemy, wyjaśniamy, informujemy. Sprawujemy naszą misję, nie pobierając opłat. Naszym biznesom medialnym nie wystarczą rządowe działania osłonowe tarczy antykryzysowej, niezbędne jest natychmiastowe dofinansowanie realizowanej przez nas obecnie działalności misyjnej przesłano nadawcy do rządu RP. Drugi apel, skierowany do samorządów, zachęca lokalnych włodarzy do korzystania z usług realizowanych przez telewizje lokalne. Emisji spotów informacyjnych kampanii edukacyjnych, zlecania nam produkcji materiałów wykorzystywanych w zdalnym nauczaniu. Mimo dramatycznej sytuacji lokalne telewizje, w tym telewizja Suwałki, nie zawiesiły swoich działalności. Apel podpisany przez kilkadziesiąt miejskich telewizji poparła Polska Izba Komunikacji Elektronicznej, wskazując na słuszność podnoszonych argumentów. Apele wysłaliśmy do wielu instytucji, samorządów, polityków, samorządowców, którzy tak chętnie gościli w domach naszych widzów dzięki naszym audycjom. Do tej pory żaden z adresatów nawet nie potwierdził, że go przeczytał.